Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się na tej mszy świętej, która jest odprawiana w następujących intencjach. Za zmarłego w Polsce Mieczysława Leśniak, który był ojcem naszych parafianek, a pani Brygdy Czaczkowskiej i pani Aldony Czapla. Cała rodzina jest tu zgromadzona na tej mszy świętej, bo dzisiaj był pogrzeb w Polsce. I jeszcze są dwie intencje za zmarłym Kazimierzem Ciek oraz za zmarłego Józefa Poniewierskiego w 36 śmierci. Aby godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, przepraszajmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmieni nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzech i nas doprowadzi do życia wiecznego. Boże, przybądź z pomocą Twoim przybranym dzieciom, które obdarzyłeś łaską wiarę, i dajmy również udział w zmartwychwstaniu Twojego Syna, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. A Szaweł niszczył kościół. Wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste. Wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Opiewajcie.
Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak, widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj gromadzimy się na tej mszy świętej z okazji pogrzebu w Polsce świętej pamięci Mieczysława Leśniaka, ojca naszych parafianek, Brygdy Czaczkowskiej, Jan Doniczany. Najbliższej rodzinie składam wyrazy współczucia i w imieniu rodziny dziękuję wszystkim, którzy przyszli na tę mszę świętą pogrzebową, żeby się pomodlić do świętej pamięci Mieczysława. Gdy mój ojciec umierał w 2002 roku, to jak mi relacjonowali później, powiedział przed śmiercią do moich sióstr i brata takie słowa: dobrze żyjcie i wzajemnie się szanujcie. To były jego słowa testamentu. Myślę, że świętej pamięci Mieczysław też zostawił taki testament, bo który ojciec nie chce, żeby jego dzieci dobrze żyły i szanowały się wzajemnie? Na tym polega istota chrześcijańskiego życia, na wzajemnej miłości i wzajemnym szacunku. Świętej pamięci Mieczysławowi życzymy nieba, bo niebo jest największym dobrem, które możemy życzyć drugiej osobie. Niebo mówi o tym, że jest Bóg, który nim zarządza, że jest Bóg, który jest miłością, a wszyscy ludzie, którzy dostali się do nieba, są bardzo szczęśliwi, bo przy takiej wspaniałej miłości człowiek może się czuć tylko szczęśliwy. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę, jak Bóg troszczy się o losy wszechświata i o losy jego mieszkańców, to by go kochali z całego serca i nigdy by od niego nie odchodzili i nigdy by w niego nie wątpili. Świętej pamięci Mieczysławie, jesteś już po drugiej stronie. My tu w polskim kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights, na przedmieściach Detroit, gdzie mieszkają twoje córki z rodzinami, modlimy się za ciebie, by Boża miłość cię ogarnęła, by ta miłość, która jest nie do opisania, przyjęła cię do siebie, by ta miłość okazała ci miłosierdzie. Świętej pamięci Mieczysławie obecny jest, już wiesz, na 100%, że Bóg jest miłością, że wszystko przebacza i że każdemu człowiekowi przygotował mieszkanie już od założenia świata.
Żegnamy Cię dzisiaj. Modlimy się za Ciebie, abyś żył na wieki w miejscu, które Ci Bóg przygotował. Niech aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Amen. Dear brothers and sisters, today we celebrate Holy Eucharist for the soul of Mieczysław Leśniak. He is the father of our two parishioners, and the family came for to the church for this Mass to pray for his eternal rest. And we know from the Bible that Jesus came to our world in order to save us, in order to prepare a special place for us in heaven. After the original sin, nobody was able to enter heaven because of the sin. Nobody with a sin is going to heaven. You have to be clean. And brothers and sisters, Jesus, by his suffering, by his death on the cross, opened the gates of heaven. Today we pray for the soul of Mieczysław Leśniak, and we ask Jesus to forgive all sins and allow him to enter into heaven, to the eternal happiness. We are at the Mass, and we will receive his body in order to be strength, to be strong in our life, and have the courage to follow Jesus in our life. This is the most important thing. Follow Jesus in your life and acknowledge that He is your Lord and King. Amen. Panu Jezusowi, przychodzącemu do nas w swoim słowie oraz w sakramentalnych znakach chleba i wina, przedstawiamy wspólne prośby i intencje. Módlmy się za papieża i pasterzy Kościoła, aby dawali biernym świadectwo umiłowania Pisma Świętego i Eucharystii. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego Mieczysława Leśniak, zmarłego w Polsce, aby Pan Bóg obdarzył go wiecznym szczęściem. Ciebie prosimy. Również módlmy się za zmarłych Kazimierza Ćwiek oraz za zmarłego Józefa Poniewierskiego w chwili słonecznej śmierci, by Pan obdarzył ich Królestwem Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za pogrążonych w żałobie po śmierci Mieczysława, aby tajemnica wiary, jaką jest święte obcowanie, dawała im pociechę i ożywiała nadzieję na dalszą bliskość ze zmarłym. Ciebie prosimy. Módlmy się za konających, aby odkupieni krwią Chrystusa mogli z czystą duszą i pokornym sercem stanąć przed bramą nieba. Ciebie prosimy. Let's pray for the soul of Mieczysław Leśniak. We pray to the Lord. Lord, hear. Let's pray also for all our deceased brothers and sisters. We pray to the Lord. Lord, hear. For peace in our country, we pray to the Lord. Lord, hear. And also for the conversion of sinners, we pray to the Lord. Lord, hear. Boże Ojcze Wszechmogący, źródło życia wiecznego, wysłuchaj prośby, które z wielką miarą zanieśliśmy do Ciebie, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Panie Bóg, cóż Ci oddać mogę za bezmiar niezliczonych łask?
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, sprawa, byśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Byśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego Synowie Światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił od śmierci wiecznej, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią nas paschami radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również szury anioły zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Bóg, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Uczcił się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Alenem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i
i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, apostołami, wszystkimi świętymi, Janem Pawłem, drugim siostrą Faustyną, Szabelem, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Yeah.
Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym. Wiem nam na wieczną radę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniel, wspomagaj nas zawsze, a przeciw niegodziwości dostawcą złego ducha. Bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczy, pokojnie o to prosimy. A Ty wozu niebieski dostępuj, szatana i inne duchy złe, które nas grube dusz ludzki po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Amen. Let's pray for peace and unity in our country. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.